Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Supermarket Simulator. Jeden dzień został do spłaty pożyczki, bardzo dobrze. 3749 dolarów mamy na naszym koncie. Bo ja tutaj puściłem jeden taki dzień sprzedażowy. A co to się tu zablokowało? Ciekawe. Nie można tego podnieść. Jakiś problem. Słuchajcie, uzupełnijmy towar, którego nam brakuje. To zrobimy tak. Tutaj mamy, co my tutaj mamy? No, sushi to drogie jest, ale duże jest, to dobrze. Uzupełnijmy sery. No, ziemniaki. Tam nie wiem dlaczego, no jeden karton jest zablokowany, nie wiadomo z jakiego powodu. No, ale jest, no nic z tym nie zrobię. Tutaj na Cheerioskach jeszcze pojedziemy. Ryż basmati by trzeba było kupić. Dania gotowe możemy zostawić w spokoju. Olej, oliwa, chlebek to też damy radę. Mąka. Kawunia czerwona cała wyszła. Raz zrobimy tak. Tutaj herbatka może być. Mleczko może być. Słodyczki może. Jedno opakowanie tego i reszta. No może jeszcze czekolady. O. 1481. Ale chwileczkę. Skoro tak, to wyłączmy restockerów na razie. Zostało nam 2267 dolarów na koncie. I teraz, weź się chłopaki wzięli. Dobrze, ja ten karton zostawię, bo może się przydać. Nie wiem do czego, ale może. Kawunia, no to też się przyda. Tym bardziej, że to na regał idzie taki właśnie tutaj, o. I teraz co? I teraz zrobimy, słuchajcie, myk z tymi regałami wklęsłymi takimi, narożnymi wklęsłymi, czyli tymi. I weźmy ich 4. 840 dolców będzie mnie to kosztowało. Ale zniwelujmy dziurę. Ale jeszcze chwileczkę, jeszcze pomyślmy. Czy na pewno? Czy na pewno tak? Bo wiecie, boję się, że jak wydam pieniądz, to będzie lipa. No bo one, jeżeli one pójdą, tak, w ten deseń, to będą szły tak i tak, nie? Czyli powierzchniowo, to tutaj też będziemy mieli półkę. Ciekawe. No dobra. Próba nie strzelba, jak to mówią. Weźmy to gdzieś tutaj, postawmy na razie. Zamówmy. To dla testów w sumie zrobimy i zobaczymy, jak nam wyjdzie. Natomiast teraz tak. Ten regał, tak? Jeśli my to zrobimy w ten oto sposób. Aha, czyli to. No kurwa, to tak nie za bardzo, nie? To by trzeba było. Znaczy w sumie można by to postawić w taki oto sposób. Ajajaj, no ale to tak. No nie, no nie może tak być. Jakby to tak zrobić. Aha, bo tego tu nie będzie. Sorry, kuźwa, tego tu nie będzie. A to dobrze. Ale to i tak, no. No dobra, niech będzie. Niech będzie w ten sposób na razie. Tego dajmy tu. Jakoś tak równo. Dziwnie nam to wychodzi. Ale w pozo, dobra, spokojnie, nie denerwujmy się. Będzie gitara.
Wy powiedzieliście, że mogę chować do kartonu wraz z towarem, więc na razie to schowajmy w ten sposób. Zróbmy tu odrobinę miejsca. Weźmy drugi regał. I tego postawmy w ten oto sposób. Tylko żeby to w miarę równo było, tak? No dobra, to tu już coś się więcej miejsca zacznie robić. Aha. Jak to postawię? Aha. Czyli trzeba byłoby narożnik ciut odsunąć. Bo tu, żeby to równo zrobić, to tak... Chociaż... Moment. A, udało się. Dobra, to to mielibyśmy coś takiego. Jak to wygląda tutaj z tej strony? No, nie wygląda źle. Nie wygląda źle. Dobra, to byśmy też na razie spakowali. Jak ja to powystawiam, to potem kuźwa będę musiał te regały brać i wykładać, żeby to wiadomo, towar uzupełni się. To teraz z tego byśmy w ten sposób postawili. No, już tam to mała szparka, to już tam bez przesady. Tego schowamy. Chyba wygląda gorzej niż tamto. Tak szczerze powiem, że chyba gorzej to wygląda. Ej, kurna, Pabelus projektant, ja pierdolę. I tego byśmy dali tak w miarę. No, ale... O. No, gorzej to wygląda. Co ja tu, kuźwa, wymodziłem to. Cudawianki po prostu. Co tu powstaje? No, ale dobra, no, coś tam powstaje, nie? Teraz tak. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy taki regał. Jakby kupić jeszcze taki. Na razie jeden, nie? I to postawić tu. To ten. Ten idzie... On przechodzi za połowę. A gdyby dołożyć ten pojedynczy przykładowo, swoją drogą, to wy bardzo proponowaliście pojedyncze regały, że to ktoś ma patent na to, że każdy towar jest na pojedynczym regale, po czym później, jak jest jakieś przestawianko mebli, to łatwiej jest to wszystko ogarnąć. No i w sumie pomysł jest fajny, zacny, nie? Tylko no właśnie. Trochę chyba kosztowny, nie? No dobra, prawie mamy dobrze, prawie. I teraz tak, słodyczy jako słodyczy, to my mamy tutaj raz, dwa, trzy, aha, tutaj jest miodzio, te. To cztery mamy, bo jeszcze czekolady i ciucierki karamelki. Czyli tak de facto to byśmy mieli raz, dwa, trzy i cztery. Czyli moglibyśmy po trzy półki dawać. Gdzie jest ten karton? O. To byśmy zrobili to może tak. Pyk, pyk, pyk. Po trzy półki. Teraz te ciasteczka by poszły obok. Pyk, pyk, pyk. Dobra. I dzięki temu ten regał prawie uwolniłem. Aha, bo tu jeszcze jest ten. Miód i masło orzechowe. Dobra, no to w takim wypadeczku...
to my zyskaliśmy jeszcze tutaj półki, słuchajcie. Fajnie. To fajnie, fajnie. Dobra, to zajmijmy się masłem orzechowym na razie. To ja już mam pomysł, jakby to wykorzystać. Albo w sumie, to wiecie co, to masło orzechowe, jakby to zrobić, żeby było dobrze? Na razie dajmy jednak tak jak... No co jest? Co do licha jasnego? Nie mogę... Ja tu nie mogę towaru ułożyć. Co się stanęło? Dlaczego nie mogę tutaj towaru włożyć na ten regał? Co tu się kuźwa dzieje? Ciekawa sprawa. Stał regał, było dobrze, a teraz już dobrze nie jest. O. Nie wiem, o co poszło, ale było to niepokojące. Kuźwa, Pabellus projektant, to naprawdę, no co ja tu wymyśliłem, to głowa mała, no ale będziemy na tym przez jakiś czas funkcjonować. No ale słuchajcie, no ale zyskaliśmy trochę półek, nie? Przez ten zabieg. Bo tutaj cały pion będzie, nie? Więc jak tam dojdzie jeszcze w licencji jakiś ciucier, to akurat ten karton jeszcze tu zostaje. Natomiast ten regał możemy sprzedać. Dobra. To byśmy mieli. Bierzmy następny. Nie wiem, który to tam w kolejności był. Co ty tutaj byś miał? Aha, kawunia, to na razie nie. To na razie nie, kawunia to później. O, ciebie szukam. Ciebie szukam. I gdzie ten karton? Gdzie ja go dałem? Tam jest. To teraz czekolady. To tutaj damy czekolady. O, trzy półeczki. I tutaj ciucierki, karamelki na sam dół w poziomie damy. Czyli tak. I wychodzi po trzy półki na każdy produkt. No, żeby tak wyglądało, że jest tego dużo. Nie ma biedy. Nie ma biedy. Dobra, teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię związaną z mlekiem, do czego mleko, czy mleko, do, nie, to jest za mały karton. Mleko szło chyba do takiego. Nasza skórna pod nogami. Wywalimy wodę, to zyskamy karton. O, elegancko. I mleko damy... no właśnie. No bo teraz tak, mamy półkę tutaj, nie? I tutaj. A będziemy też mieli jeszcze jeden rodzaj kawy. Można byłoby przykładowo... No tak, bo jeszcze mamy herbaty, tak? A nie, no to dobrze. To zrobimy tak. Tutaj będzie mleko. I tutaj będzie mleko. To po prostu przełożymy. No, tak to zrobimy, sprytnie. No dawaj. Jak rozumiem, kawa nie do tego? No nie. Czyli do tego? Tak. Dobra, to teraz tak, to tutaj byśmy dali kawa czerwona, kawa czarna, herbata zielona, herbata czarna, no i gitara. I mnie to pasi. W tę stronę, synu. Dobra, to jeszcze znaleźć tylko czarną kawę. Czy ja w ogóle zamówiłem? Powinienem. Co to jest? Nie to.
Ojej, czy ktoś widzi kawę? No kurwa. Ja nie widzę. Co to jest? Czerwona. No dobrze, to ją wyłożę, ale... A, mogłem nie zamówić, słuchajcie. Dobra, to czekajcie, bo ta kawa to chyba jest w tym. Ta kawa chyba jest na regale, więc tutaj cenówki zdejmijmy. Spakujmy to. A, w sumie to też mogę sprzedać, bo miałem zostawić, ale dobra. Boże, jak to wygląda. Co to kurwa za maszkaron jest? Architektoniczny. Ty pabelusz, ty ciapciaku. Dobra. Czarna kawusia jest i czarna kawusia pójdzie w takim razie tu, tu, tu i tu. Nie zmarnujmy ani opakowania, bo to pieniądz jest. No dawaj, no połóż się. Aha, bo to jeszcze herbatka zielona. Ty patrz, no, przez te narożne regały to się człowiek myli trochę. Zieloną herbatkę damy tutaj. Oczywiście, proszę Państwa, żeby była jasność, to też tymczasowe ustawienie, nie? A tak, żeby się pobawić. I teraz to przełożymy tu. I jeszcze tam zostało. I z zielonej herbatki to będzie już tyle. Także tutaj cenówki można zdjąć i to też pójdzie do sprzedaży. Tak, Boże, już się nie mogę, słuchajcie, doczekać maksymalnej pojemności tego sklepu. I teraz czarna herbatka, to ona chyba na tym będzie, nie? Tak. No i jeszcze cukier siusiu, tam widzę. No to chodź. Dobra. Kuźwa, mistrz wystroju wnętrz. Teraz będę to przeżywał jak żaba okres, naprawdę. Bo dziurę masz niewykorzystaną, marnujesz miejsce, synu. No, a teraz za to miejsce wykorzystałem, kuźwa, tak, że generalnie rzecz ujmując, to i tak, kuźwa, wyszedłem dokładnie na to samo. Także takie chodzki klocki. No. No ale trochę trzeba przyznać, że przez te tutaj regały, półtora regału, to tam trochę półek doszło, tak po prawdzie. Nie? No ale mamy maszkarona, nie? Trudno. Aha, to nie to pudełko, czyli cukier siusiu idzie do tego. I to jest biały. No to biały cukier siusiu. Biały cukier siusiu, tak. Dajmy go na razie tutaj. Natomiast jak dojdzie kolejny, to się to poprzesuwa. Ewentualnie nawet się nie przesunie, tylko biały, tylko tu się doda, o. To będzie miejsce na kolejny cukier, nie? Dobra, czyli tutaj mamy sprawę załatwioną z tego regału. No chodź tutaj. Pozdejmujmy cenówki. Już wolę, wiecie, zdejmować te cenówki. Elegancko. I co jeszcze? Chyba to już tyle, nie? Chyba to już tyle, tak mi się wydaje. Także mamy tutaj ogarniętą sytuację, jeśli chodzi o wystrój. Teraz by trzeba było uruchomić restockerów. Niech oni to pouzupełniają, czym mogą. Tutaj jest brzydko.
Nie da się, znaczy da się jeszcze trochę, by się dało przesunąć te regały w tę stronę, to może jeszcze by się tutaj coś zmieściło, półtora regału. Ale czy gra jest warta świeczki? No to taka ciasnota trochę będzie. I tak jest. Ale dobra, bazujemy na tym, co mamy. Odpalmy ich. No dawaj. I zostało nam 1641 dolarów na koncie. Oni tam posprzątają ten burdel. Zobaczymy, jak to tam będzie później trybiło. I czy ewentualnie trzeba będzie coś domówić. Także, proszę Państwa, jak to wygląda z góry? Zobaczmy. Wow. Kurwa, nie wytrzymie. Proszę Państwa, no takie coś wyszło, ale nie ma już dziury, także coś za coś, nie? Tak jak chcieliście. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.